istnieje coś takiego jak Urbex, czyli przeszukiwanie opuszczonych budynków w celu odnajdywania skarbów przeszłości. My jako Narodowa Wolna Polska zajmujemy się tego typu zabawą, że tak powiem. Znajdujemy się na pograniczu Lembertowa i Roszynki Grochowskiej. Znaleźliśmy opuszczony dom. Co ciekawe, dom nie jest do końca opuszczony, ponieważ wszędzie są świętobrazki, krzyże, jest figurka Matki Boskiej, pościelone łóżko i znaleźliśmy awizo z maja. Chodzi nam o to, że mamy wrażenie, że osoba, która tutaj mieszka, ponieważ awizo było z ZUS-u, nie żyje, bądź zaginęła, ponieważ mimo, że to jest pusto, ten wygląda tak, jakby był zamieszkany. Przejdziemy się zaraz po budynku, pokażemy go wam. Potem podamy adres, żebyście ewentualnie chcieli sobie zwiedzić, zobaczyć. Pokażemy wam, do czego może doprowadzić załamanie ludzkiej psychiki. Podkreślam, ten dom, ten budynek był zamieszkał jeszcze w marcu tego roku, a w maju przyszła wizja. Jest to domek jednorodzinny. Tam jest wejście na dach. Mamy dziwne przeczucie, że człowiek, który tutaj mieszkał, odpukać może nie żyć. Być może coś tam jest. Próbujemy się tam dostać w niedługim czasie, żeby sprawdzić, tak? Osoba, która tu zamieszkiwała, nazywa się Katarzyna Sadoch, a awizo, które znaleźliśmy z maja, należało do pana Bolesława Sadoch. Prosimy was, jeżeli wiecie, jeżeli znacie taką osobę, jedną z tych osób, Bolesława Sadoch bądź Katarzynę, o informację, ponieważ myśleliśmy, że znajdziemy kolejne pustostan na interakcję, widzimy, a tu ciekawa historia z tego może być. Widzimy prąd, miary nowy, EBUE, co ciekawe, w której niestety już prądu nie ma. Teraz wejdziemy w ciemniejsze pomieszczenie. Widzimy kuchni, łóżko, posłane, czyli musi tutaj ktoś mieszkać, dlatego martwimy się, czy to osoba nie żyje, bądź może zaginęło. Z danych, które odbieraliśmy, właśnie wychodzi, że pan Bolesław Sadoch dostał 10 maja tego roku, moje urodziny, awizo dotyczące ZUS-u. A gazeta była z marca tego roku. Znaleźliśmy taki ciekawy pokój. Jest cały pusty. I nas najbardziej zainteresowało. W środku tego pokoju jest figurka Matki Boskiej i obrazek Jezusa. Stała się jakaś bardzo religijna. Jest to pustostan, aczkolwiek są święte obrazki. Mamy podejrzenia, ja wraz z Tomkiem, że historia tego budynku jest taka, iż pani Katarzyna Sadoch zmarła, a jej mąż Bolesław mógł się załamać po prostu. Dlatego apelujemy, jeżeli znacie osobę, która będzie w opisie filmu, z imienia i nazwiska i będzie podany adres, odezwijcie się w komentarzu, bądź wyślijcie wiadomość. Trzeba sobie pomagać. My nie jesteśmy tylko odkrzyczeni na manifestacjach.